Jak ktoś wpisuje do liczby i wysyła do Brukseli i wszystkim mówi i planuje zadłużenie do sytuacji, kiedy VAT jest przywrócony, to jest jedno. Czyli ktoś podjął decyzję o wykreśleniu, ktoś podjął decyzję w NBP, żeby nie pokazywać tej linii i to, jest, i to, to wszystko jest polityka. Scenariusz napisany pod to żeby teraz móc udawać, że nie było tego w ustawie budżetowej, że to nie wpływało na ceny. A przecież za każdym razem rząd Morawieckiego zakładał to odmrożenie. I dlaczego wtedy tych, tych, tych dwóch linii było? Tak, to jest uważam, że być może to... Znaczy, aczkolwiek to jest trudne do udowodnienia. To jest bardzo ewidentne... Ewidentne... Kłamstwo, kłamstewko takie, czy to jest... Przemilczenie. Przemilczenie. Okay. Przemilczenie. Trzeba być może zbadać, dlaczego tej drugiej linii wtedy nie pokazywali, jakie wtedy przyjm przyjmowali założenia co do tej no tak. sytuacji odmrożenia cen i sytuacji przywrócenia wad na żywność.